Siemano mordy, mamy godzinę 18, środa, 2 października, w końcu od niedzieli przestało padać i możemy pojechać spróbować orać i to nie na ciężką ziemię, tylko na piasek. Dlaczego? Bo spadło około plus minus 70 litrów wody, także trochę dorypało przez te ostatnie dni i będziemy próbowali orać. Jedziemy na lżejszą ziemię, taką żytnią, przeżytnią. Można powiedzieć, że miejscami trafia się szóstka, piątka przewaga, także jedna górka jest tylko gliniasta, powinno iść, woda na podwórku nie za specjalnie wsiąka, ale myślę, że jak wyoram, najgorszy będzie pierwszy przejazd. Dlaczego? Żeby wyorać nie mokrą bruzdę, znaczy się będzie mokra na pewno, bo ziemia przesiąkła dość,
ale jeżeli uda się wyorać bruzdę, to już podejrzewam, że orka powinna iść, także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znowu orka, no takie życie. Nic się nie poradzi, taka robota, także więc palimy furę. Trochę zmarzła. Jak widzicie, powietrze ucieka nam. Gdzieś układ z tyłu jest nieszczelny, słychać jak gdzieś z wężyka powietrze ucieka. Podnosimy sobie pług. Nie pada, to można jechać, spróbować, nic nam się nie ubrudzi. Sprzęt jest umyty. Jeszcze trzeba będzie tylko trochę szybę umyć płynem i powinno być ok. No, także wyruszamy na pole i dzisiaj kolejny odcinek, vlog z tak zwanego dnia szoka, a raczej mamy teraz wieczór szoka. Także jak widzicie, agregat stoi, jeszcze jest za mokro, żeby uprawiać. Może jutro po południu, jak nie będzie padać, to będziemy uprawiać te piaski, ale zapowiadają, że dzisiaj w nocy znowu ma padać i jutro, także zobaczymy. Cały tydzień, aż do końca tygodnia zapowiadają u nas opady, ale może, miejmy nadzieję, że już się mylą. Dużo teraz ludzi narzeka, że jest deszcz, nie wiem czemu narzekają. Tak to narzekali, że jest susza, teraz narzekają, że jest za dużo wody. Wody, pamiętajcie, nigdy nie jest za dużo, bo ona prędzej czy później odejdzie. Są jakieś anomalie pogodowe, że faktycznie jest jej za dużo, ale dopóki nie mamy roślin pod wodą, to nie ma co panikować. Niech ta woda, ludzie, pada, bo przyjdzie znowu sucha wiosna i znowu będziemy narzekać, a to nie o to chodzi. Te filmy już o narzekaniu, już też nawet mi już po prostu, no nawet nie chcę się tego nagrywać. Wolałbym się dzielić z wami wysokimi plonami, no ale niestety po tym roku za bardzo nie można się z czego cieszyć, bo naprawdę plony średnie są poniżej czwórki. Wydawało się także, że będzie dobrze, jednak nie jest dobrze. Jest wszystko praktycznie prawie sprzedane, a reszta jest zważona na wadę, także zrobię jakiś odcinek. Może jakoś teraz, jak nie będzie jeszcze szło orać, to jakiś odcinek zrobię, mniej więcej średnia wydajność, bo naprawdę jest, no, katastrofa jest, jednym słowem. Wydawało się, że będzie lepiej, później się okazywało, że zboże nie ma gęstości, niby przyczepy z pola wyjeżdżały i pełne zbiorniki w kombajnie, co się okazywało na wadze, że po prostu nie waży materiał ten, co zbieramy z pola, zwozimy. Także pozdrawiam wszystkich, którzy liczyli na zbiorniki, na przyczepy. U nas w tym roku to nie wypaliło, także jedziemy sobie na pole. Tutaj ten jeden poplon po prawej stronie, jak można zauważyć, jest już zaorany, te 20 hektarów. Także jakoś tu się w miarę zaorało. Dlaczego w miarę? Tam jak orałem, można zauważyć z daleka. Nie, nie będzie widać na kamerze. Jest nieciekawie. Orało się na 12-15 cm. Jest prosto, bo ponieważ pług szedł na głębokość talerzówki, a tu już jest 5-6 klasa, to tutaj po prostu nawet bez wody pług wchodził, jak można zauważyć, orka niczego sobie, tylko dziurę, bo poprzeczniak naorywany jest na drogę. No, także raz agregat tutaj pójdzie, siewnik, i będzie przyszedł to raz o dość. Jest późno, mamy 2 października, także jeżeli chodzi o siew przężyta, to już jest trochę późno, przężyto już powinno być na wierzchu. Tak, tutaj możemy zauważyć, rośnie przężyto zasiane, teraz już nie pamiętam, czy 15, chyba 15 zasiane było. Można zauważyć, jakie ładne jest pole zazielenione. Można powiedzieć, że przężyto już zaczyna się, jeszcze się nie krzewi, ale już miejscami widzę, że już idzie jedno rozkrzewienie, czyli jest w fazie krzewienia. A tu macie po lewej stronie kolejny poplon do orania. Tutaj na razie zostawiamy ten poplon, bo prawdopodobnie brat będzie zasiewał i coś jarego, czy to groch, czy łubin. No zobaczymy. No łubin, no, nie wskazane jest ze względu na to, że tutaj na poplonie jest łubin, no i niewskazane jest zasiewanie łubinu po łubinie, ponieważ mogą wystąpić choroby, zgorzel siewek, antraknoza,
i różnego typu inne choroby w późniejszym rozwoju, jak by to można powiedzieć, rozwoju roślin. Także no zobaczymy, na razie zostaje, jeżeli będzie czas, to założymy i zasiejemy pszenżyto. Także tutaj można zauważyć orał brat Ursusem. No niestety byłem na weselu, nic nie nagrałem. Postaram się jakiegoś vloga nagrać z orki Ursusa dla was, jakiś film pod muzykę z drona, bo widzę, że dużo ludzi lubi oglądać polską moc tego czołga. Także zobaczymy. Ja na chwilę robię cięcie i widzimy się za chwilę. Powiem, czy idzie orać, czy nie idzie orać. Także do usłyszenia. Wysiadłem z pola pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tu jest bardzo słaba klasa ziemi. Przewaga to jest piątka. Z tamtej strony jest nawet szóstka, tam jest czwórka. I teraz tak. Tutaj pszenżyto ogólnie, średnia z tego pola wyszła niecałe 3 tony w tym roku. Także no nie urywa. Taka pogoda, takie warunki, także takie plony. I tutaj zobaczcie, na jaką głębokość się orało. Tu jest dosłownie gdzieś 16 centymetrów, 15, takie dobre 15 centymetrów tylko puch wchodził. Zobaczcie, łubin ten poplon już ma miejscami strąki. Czyli na dobrą sprawę, jakbyśmy poplony wysiewali po jęczmieniu zimowym, czyli tak w tym roku na przykład, już można by rzec, że 1 lipca, nawet 29, bo tak kosiliśmy jęczmień, to byłoby można pokusić się o zebranie tego łubinu już, można by rzec, nawet tydzień temu, bo zobaczcie, tu mamy strąki, ale ten rok nie był za bardzo na takiego typu krok do przodu, żeby dwa razy plon zebrać, ponieważ na początku, kiedy można było zasiać poplon, nie było wody, te rośliny w ogóle nie kiełkowały. Także i tak widzicie, łubin zredukował dużo tutaj, bo było sucho, ale w normalnych warunkach, kiedy mamy dostateczną wilgoć, to po prostu można byłoby się pokusić o dwukrotne zbieranie plonu. Teraz wyrwiemy sobie pierwszą lepszą roślinę na tym drugim polu, czy tak samo ma te brodawki. No jak widać, powiązał, czyli zobaczcie, ile tutaj ma tego azotu nawiązanego. Także można powiedzieć, że taki poplon, a raczej międzyplon, w jakimś stopniu można uznać za zmianowanie. No bo naprawdę, te rośliny łubinu teraz są większe i lepsze jak łubin wiosenny. Także zobaczymy, co z tego będzie. Mnie się wydaje, że to na pewno pszenżyto po takim poplonie, międzyplonie będzie lepiej rosło, jak po ścierni, po przeżycie było. On tu nam nawiązał azotu. O, zobaczcie, jaki ma. Tu ma cały korzeń brodawkowy jest. Także to wszystko jest na plus. I co, wsiadamy i próbujemy orać. Zobaczymy, na ile pług wejdzie. Podejrzewam, że trzeba będzie wyjść i spłycić, bo jest dość głęboko ustawiony, a ze względu na suszę po prostu on nie wchodził na zadaną głębokość. Także ruszamy, napęd jest, agresywność na trójeczkę i zobaczymy, co tu się będzie działo. Ha, pięknie się orze. Dawno nie pamiętam, żeby tak pług wchodził w ziemię. Drodzy widzowie, to jest coś pięknego. I z tyłu w końcu mokra ziemia. To jest po prostu, jeżeli chodzi o rolnika, to jest po prostu piękny widok. 2 lata takiego nie miałem widoku, żeby z tyłu była mokra ziemia praktycznie. Pod rzepek, jak trochę się orało, była ta ziemia, może nie wilgotna, ale dość miała wilgoci, żeby te rośliny wzeszły. Także widzimy się w późniejszej części dnia. Wyszedłem zobaczyć, jak to idzie. Ogólnie traktor nie kopie się, czyli jest ok.
I co wam chcę pokazać, bo coś zauważyłem. Zobaczcie, spadło 70 litrów wody. Ogólnie to jeszcze nie przesiąkło. Tu mamy gąbkę taką, tę ziemię nasyconą wilgocią, ale to nie jest jakaś taka też wilgoć. Zobaczcie, ja dotykam i to się nie klei do palca. Co możemy zauważyć? Pół gdzieś idzie naokoło, no tak 25 cm przecież ustawiony, ale nie wchodzi na tyle. Gdzieś idzie w granicy 24-25. I co możemy zaobserwować? Zobaczcie, tu jest jeszcze sucha ziemia. Widzicie? Powoli przesiąka ta ziemia, ale zobaczcie, to jest sucha jeszcze. Masakra, spadło 70 litrów wody. I jest sucho dalej. Także ja nie narzekam, że tyle napadało. Ja się bardzo z tego cieszę. Niech pada jak najwięcej. Tylko teraz mogłoby chwilowo przestać, żebyśmy mogli dokończyć zasiewy. Ale my, pogoda, znaczy jak to można powiedzieć, nie zależy od nas. Tu fajnie łubin rośnie. Zobaczcie, jakie korzenie ma. Aż tutaj korzeń ma, patrzcie. I do dołu idzie. O, jak fajnie widać, widzicie? Zobaczcie. O, jaki fajny, jaką szoko odkrywkę robi. Szoko profesor robi odkrywkę. O. Zobaczcie. Ile to azotu darmowego daje, nie? No, eureka. No, także sobie przesiąka. I co można zauważyć? Właśnie to, jak ziemia jest uboga w wodę, w zasoby wodne, że spadło 70 litrów wody. I pada od 3 dni i ona nie przesiąkła jeszcze na głębokość 25 cm. Czyli są jakieś niedobory, a im głębiej, tym ziemia nie jest mokra, ziemia jest jeszcze bardziej sucha. Sobie wyobraźcie, jaki jest niedobór w gruncie i te wszystkie rzeki, co wkoło idą jeziora, kiedy ta woda zacznie spływać do jezior. No chyba w ogóle, bo jak nie będzie dalej padać, bo jest tak nienasycona ziemia, że ta ziemia potrzebuje nie 100-200 litrów, 500 litrów wody, żeby nasycić ją na metr w głąb. Także to nie jest mało. Ogólnie poplony też swoją robotę zrobiły, wypiło wszystko. Ale co mi się w łubinie podoba? On jest super głęboszym. On po prostu penetruje nam ziemię, także zostawia później te szczelinki, dziury na powietrza ziemię. Ziemia lepiej przyjmuje wilgoć, także dobrze, że popadało, bo jakby nie popadało, to szoko dalej by narzekał i psioczył na poplony, że są złe. A czy się są złe ze względu na to, że ostatnie lata nie jest pogoda na nie, ponieważ nie ma odpowiedniej ilości opadów na naszym terenie. Dlatego są złe, ale ogólnie robią bardzo dobrą robotę w całym systemie procesu właśnie rozkładania i ogólnie dopieszczają nam, o, w jednym zdaniu, poplony dopieszczają nam ziemię i doprowadzają ją do ładu. Także na razie to tyle i widzimy się wieczorem. Mamy godzinę 19:40, zjechaliśmy, ponieważ tam po prawej stronie na środku pola, a raczej z przodu pola, jest taka górka lekko gliniasta, no i troszkę jest mokro. Do rana jak nie popada, to woda przejdzie sobie w głąb ziemi i będzie się już normalnie orać. Także subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, no i co, do zobaczenia, czekajcie na kolejne produkcje od Szoka. Także na razie, cześć, piona.